Hej, cześć, dzień dobry. Witam was kochani bardzo gorąco w najnowszym sezonie na naszym na moim kanale. Na moim kanale. Witam serdecznie Wielmoża. Po raz pierwszy wkraczają na nasz farmingowy YouTube. Dokładnie. Sezon prowadzimy razem z Chillem. Cześć. I razem z Johnem, który tam dalej jest. Nie. I tak, jak widzicie kochani, ja mam gospodarkę tutaj właśnie tak się. A jeszcze Georg jest, który się tam tka od niego. No tniego jak jasny czorek. No widzicie, to jest moja gospodarka, kręcę się dookoła. Pokażę wam jeszcze szybko gospodarkę Chilla. Tutaj Chill ma gospodarkę i zaraz wam pokażę, znaczy powiem wam co i jak, z czym to będziemy jedli to. No i tu ma Johnny gospodarkę, dalej. Tu ma Johnny gospodarkę, u niego jest tak jakby prowadzi skupy wszystkiego. Dokładnie. Dokładnie, no i co ja wam pokażę, zobaczcie. Johnny ma takie, sezon złożony na średnie maszyny. Bardziej ma swoją gospodarkę przystosowaną pod takie średnie, większe, nawet bym powiedział, że maszyny takie średnie, no bardziej średnie. Chillu natomiast ma sezon złożony pod maszyny bardzo polskie i bardzo małe, które no po prostu ma niewiele hektarów, jemu to wystarcza, więcej mu nie trzeba. A ja jako, że jestem rolnik postępowy, mam maszyny dosyć duże. Jak idzie, trzy ciągniki, jeden MTZ-ik, jeden Kejsik i jeden Fendzik, który jest do większych prac typu Orka. Kultywacja, kurde, agregacja, głęboszowanie i tym podobne. Czyli to jest po prostu taki nasz pierwszy kuń pociągowy. To jest głównie do tura i do takich innych sprzętów. No i wiadomo, MTZ-ci, czy do orki, czy do jakichś tam mniejszych prac. Jak widzicie, pierwsze co zaczniemy, to ja pojadę sobie od razu MTZ-em na pole i puszczę pracownika na razie. Bo jako co nieco, ale będę pomagał Chillowi tam. Chillu będzie sobie wywoził. Chillu, co będzie sobie wywoził? No wapno na pola będę rozwoził. No, wapna na pola będzie rozwoził. Ja jadę mu, jako że ja mam tura, a Chillu też ma tura, tylko że ma on tura do belek samych. To ja pojadę pomóc tam po prostu załadować to Chillowi. I ja popuszczę pracownika, zanim ja będę ładował, zanim Chillu to rozrzuci, to ja zdążę już tutaj sobie. Pracownik zdąży tutaj na pewno nam troszeczkę poprzejeżdżać, a że póki co ja sam współpracuję sobie na swojej gospodarce, no niestety nie mam nikogo. Literówa się wkradła. Słabo. Słabo. Weszło literówa. Popsułeś. To. No. Nie piłką. No, a ja zacznę głęboszowanie, jak widzicie. Fend pójdzie w głębosza. Pracownik raczej sobie powinien przez środek poradzić. Powinien, ale też. To jest farming. Tak, puściłem go przez środek, niech jedzie przez środek, niech za bardzo nie kombinuje, a ja jadę do Chilla od razu załadować. Doładować. Doładować mu, dokładnie. Kejsik ten sam to jest Magnum, on ma 160 koni, jeśli nie mylę. Albo troszeczkę więcej, ale akurat wystarczy na moją gospodarkę, gdzie ja mam krowy. A właśnie, ja jeszcze mam krowy. Johnny ma świniarnię, która jest tam z tyłu za mną, to należy do Johnny'ego. Żeśmy doszli do wniosku. I Chillu ma krowy, chciałem powiedzieć. Owce i takie coś, co się zwie, co się nazywa kurcioki. Kurcioki będzie zbierał jojko. O kurna, zablokowałem się, no nie? Dobra, już się jednak nie zablokowałem. Oj tam. Okej. Pewnie muszę się dostosować. Mógłbyś tak, nie wiem, ustawić się tak wzdłuż do mnie. Byłoby mi nawet spoko. Tak w prawo, do tyłu cofnij i na maksa. No, o, też może być. Kurde! Niech to zrobię. A już to masz to, przenicec, nie? No wiem, też mi tak pokazuje, no nie? Bo nie ma skinu dodanego i dlatego. A piesała tam ma rozdość. No, pies tam se szczeka i pisze mi ktoś na Steamie. Masywnie ktoś w CS-a? No, pewnie tak. Dobra. Pełno. No ja wiem, bo to jedna łyżka tylko wchodzi, bo to jest duża łyżka dosyć. 94. No to jedź. To mała jak prawie. No ja sobie szybko skoczę do Fenda. Jak będziesz tam zjeżdżał, mówi, że ci ładować, to mów, to ja ci będę ładował, no nie? Mhm. No.
Fent jestem hardcorem, widzę. Wpierdzielił się w pole sąsiada. Brawo. Brawo dla Fenda. Kuźwa, będzie wyjął teraz. No ale ciężko ma ten Fent z tym kurde głęboszem. Mimo wszystko. Fajne ma miasto RCW. Fajnie rozrzuca, no nie? Teraz ja zobaczę, czy ja będę widział, jak ty czy porozrzucałeś te ciekawe, czy będę widział. Zresztą prawdopodobnie ja będę musiał wziąć, kładę tamto pole, które jest tak wzdłuż, bo jak już zaczęte, to już ja je będę musiał jeszcze wziąć, kurde, bo to przecież... Dobra, to z tego wszystkiego wezmę zagona na wszystkie parę zdrowie. Ale bardzo fajny głębosz ten jest, co ja mam. Taki. Akurat mi się podoba, jeszcze składany hydraulicznie, to tym bardziej. Dasz 110% normy Fenda. Tak, dokładnie. Ale akurat do takiego Fenda wydaje mi się, że to jest idealna maszyna. Bo trójzębowy głębosz to tak przeważnie do 200 koni zapinają. No ale wie, zależy jakie masz zęby, bo jak masz zęby kuźwa, że ci wjedzie kuźwa po, nie wiem. Prawie metr w ziemię. No dokładnie, to kuźwa, u mnie to może takie pół metrowe. Dzisiaj takie będą u mnie. Bez przesady, no. Ale to jest ich tak, cztery masz z przodu, cztery z przodu i pięć z tyłu. No to akurat. Jeszcze talerze takie do prędzej, cięcia. Prędzej gruber niż... Ale to jest głębosz, to nie jest gruber. Nie może to być gruber. To mi się wydaje, przynajmniej. Nie no, z taką ilością zębów to raczej mi coś wyjdę na grubera, bo... Ej, nawet przesady, no przecież są i takie te. Tak, tylko pod jakiś sprzęt. No nie będzie i grub... No nie będzie, że głębosz płytki, no nie będzie, że płytki głębosz, o. Lepiej? Wersja light. Nie będzie. Dobra, idę do Chila... Wersja na piaski. Tak, dokładnie. Idę do Chila, zobaczę jak mu to wygląda. Czy w ogóle ja widzę to, jak on rozsypuje. Zobaczymy, gdzie to on jest. Za farmą tam. O! Mi pokazuje na przykład, jak on rozsypuje, no nie? No to widocznie jest. Tak jak z prasą na góralach. Ile ci poszło ogólnie? 10% mam. 10% masz, tak? O. A zostało ci? O. Akurat, dobra. To gitara. Jak ta sieczka jest tak słabo, to widać. No tak, ale ja postaram się dodać tego moda, co mówiłem, no nie, że jak talerzujesz... O, zawraca, dobra. Pracownik zawraca, jest dobrze. Jest szał. Ja tego moda, że jak będziesz talerzował, no nie, to ci się... Znaczy, jak talerzujesz ściernisko, to ci wychodzi sieczka. No takie mieszane. I stalerzowane, no nie? A potem... Dobra, zero. Potem na przykład na easy możesz przeorać to i znikać, tak? Takie akurat przejściowa tekstura. No dokładnie, to fajnie. No to akurat mogliby dodać już oryginalnie, nie? Bo to tak troszkę lipnie. Ale oni jak dodali sieczkę, to jeszcze nie wiedzieli, że można takie coś wymyślać. Rozumiesz jak. Aczkolwiek, jest. Czekaj, gdzie to... No. O! Coś! Ale żeś przyrżnął chillu. Akurat odwróciłem się kamerą w tamtym kierunku, no nie? No laga miałem takiego, że... 500 bingu. Na wystawie, na dniach otwartych, jakieś tam gospodarki byli. Połączyłeś streama? No tak, włączono wszystko. User in your channel timed out. Procent masz, tak? Masz osobne konta włączone, nie? Mhm. Tak. Już
czy napędy sobie włączyć, wiecie, bo tu mi zahacza to. Ale mam ścinki, kurde. Bo nagrywasz i dlatego. No, no to chyba. Musisz się przyzwyczaić, że jak nagrywasz, to zawsze masz mniejsze te... Nie FPS-ów. Ja się przyzwyczaiłem, na przykład w Wiedźminie tak miałem, no nie? Że się nie mogłem przyzwyczaić, że na przykład jak nagrywałem w 60 klatkach, to nagle mi spadało do 30 klatek jak grałem, no nie? To było denerwujące, dlatego nagrałem w 45 klatkach Wiedźmina i jest o niebo lepiej. Mam prawie 60 w grze i 45 przy nagrywaniu, tak więc no, spokojnie. Nie zawsze można by patent na blokadę klatek, nie? No. To jest akurat fajna sprawa. Ja i tak mam, wiesz, akurat to mi wystarczy, tyle to tam. I tak, więcej niż 60 ku na ludzkie oko więcej nie widzi, tak widzisz. Więcej jak 15 FPS-ów ludzkie oko nie rozróżnia. No ale wiesz, więcej niż 60 na pewno ci nie zobaczy, no nie ma szans. 60 to widzisz, że płynność jest z tego, tak? Bo to ci wszystko jakby płynęło, tak? Ale jak masz kuźwa te 30, ale no to widzisz to. Ale się to potem jak... Nie wiem, jakbyśmy odpalili... Co myślimy, to odpalili? Need for Speed Undergrounda w Crossfire'ze na dwóch Radeonach R990X. To się rozjechało po prostu. Po prostu gra się rozjechała i nie dało rady w to grać. Na przykład. Troszkę nisko ten fan podnosi. No i to jest troszkę takie lipne, ale co zrobić? Tak działa. Gitara. Dobra, muszę. Kurde, jak ja muszę jakoś sobie wymyślić haku na kosiarko zetnę tą. To tutaj co ja mam, kurde, tą. Czy talerzówka da radę, jak ja bym chciał ku nas ściąć ten owies? No? Żeby go nie było? To może talerzówko się wpierdzielę tu. Głęboko, że to się nie wpierdzielę, przecież to by się zapychało mi. Ja tutaj mam tylko te 4 Polacy, nie? Na początek. No na początek, tak. Ja, że chcesz jeszcze jakieś, no to... Za Harmon mam tylko 4 na razie chyba. Jeszcze masz ten owiec, nie? Tak, kostka tego owca. Moje, tak? Tak. Ale to masz tam wykaszane, nie? Wiem. Ilu? Dużo ci zostało do rozsiewania? No... Ten owiec... Osie i tutaj kawałek. Mhm. Nie, bo potrzebujecie na usługę. Chyba, że prasę zapożyczę tylko. Weź. No i widzicie, mamy jesień, a Johnny będzie pracował. Rozumida, taka sytuacja, no. Późne siano. Polało i dlatego. Wcześniej nie miał czasu, no rozumida, no. Chłopak zaczął chloć. Nie miał tak, kiedy. Tak no. To jest jak poniesie, kogoś malarzy. No nie miał kiedy, no rozumij to no. Był live, to poszedł chloć zamiast kurna tu groć. No co zrobić? Tak to jest no. Lufti? Już idę, dobrze? Tego pracownika puszczę, dobrze? Mam nadzieję, że to nie jest żaden problem. Nie. Dziękuję. O, koguta rozjechałem. Ale my jesteśmy kulturalni w stosunku do siebie. To jest pełna kultura, ale nie tak jakbyśmy tu byli. Niejaki pan Krzysztofik byłby tu i ty kurwa i ciu, 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 ciu. Ale też się czasem trzeba odpowiedzieć. No tak, no to jest fakt. Wiecie, ja bym chillowi dał, żeby on se case na tym nakładał, ale to jest człowiek nieobliczalny. Nagle case... Nie, jeszcze mam lagi, to wiesz. Nagle case'a może nie być.
Ale to normalnie kasę pobiera, nie? Nie bierze sobie to VAT, no. No właśnie widzę. No. To jest fajna sprawa. O, teraz żeś idealnie mi stanął, no nie? Wiem. Bo ja umiem. Teraz mogę sobie kulturalnie sypać z tego. Z kabiny. Ej, no zostało ci coś tam? No. Miałem 2% chyba. Zauważyłem. Jak coś, to Johnny chyba w drugiej tej masz. Oko. No czy teraz ci otworzę chyba. Tak, otworzyłem ci. Pamiętałem gdzie schował pierun. Jasne. Dokładnie wsiądę do pana Zdzisława, który tu jeździ. Wujek Zdzisiek to jest. Wujek wszystkich wujków. Dziadek wszystkich dziadków i wujek wszystkich wujków. A gdzie ty w ogóle, Johnny, jedziesz? Pole jeszcze jedno. Rozumiem. I nawet dwa. A nawet dwa. No i dobra. Troszkę fęd mi się brudzi. Niedobrze. No ja chyba tak mi się wydaje, że to co będę chciał robić pod pszenicę, no nie, to sobie zoram. Bo głównie trochę pszenicę tylko samo będę się. Ale jasne, ja nie wiem, jeszcze muszę pomyśleć. Bo to by się pod kurna krowy do dobra jest kurna, bo pszenica jest dobra, bo długie ma ten. Długą sumę ma, no nie? No właśnie. To w ciul ja bym musiał na tą jesienią robić, no. Niedobrze, niedobrze. No to najwyżej jarę jeszcze zasiejesz. No, chyba jarkę też to zasieje. Nie, bo to pole, co teraz robię, to na pewno to jest na przyszły rok, bo jest... ten, bo ja tylko je skłęboszuję i ono zostanie na zimę. Nie będę nic więcej tu robił. Tak samo zrobię z tamtym owsem, też go tylko zgłęboszuję. Znaczy, stależuję tamto. A pojadę zaorać tamto dalekie pole i jedno to większe pole. To chyba koło tego. Koło chilla wezmę sobie na pszenicę, zrobię taką. No i będę musiał kogoś jeszcze do orki sobie wziąć. O, wezmę naszą duszę towarzystwa, czyli Spike'ego. Kuźwa, trawę gdzieś koszą, wariaty, bo słyszę kosiarki. To nie u mnie. No to czy u mnie to. Akurat. Bo sobie słyszę jak sztyle chodzą, no nie? Ja dopiero będę kuźwa na wiosnę chyba dawał kurna wapno, bo ja wapno chyba pod jęczmień dam. Tylko. I chyba to co głęboszowałem, to chyba pójdzie pod jęczmień, tak mi się wydaje. Ale nie jestem pewny. Ale ten fędziur naprawdę, polecam każdemu, bardzo fajny. Jest. Ja skończyłem. Takie 4 na 10. Już rozsypałeś wszystko? Nie, jeszcze muszę jeden. A, to już jadę się. Naprawdę, mi się bardzo podoba ten kurde, ten. Fędziul. Mi się podobają dźwięki mojej 60. Dzięki też mi się podobają twoje 60. Akurat to potwierdzę. Nie fejkowali. Tak. To chyba od tego rewersa, no nie? Mhm. No właśnie. Mimo wszystko, że raj fajne mody tego, że to szkoda, że to są konwerty i to czuć. Jak przelecia tam. No a ja, kurde.
Pobrudził dziś, pobrudził, bo miał go umyć, ty. Oj, nie w tę stronę. Nie wiem, czego mi się myli cały czas. Dobra. Jeszcze jedno pole ci zostało, tak? No, tutaj kawałek i ten po oście. Czyli tu jeszcze masz jedno pole. Po oście, tak? Ale tamto to później będzie miał. Nie teraz już. Już ci mówiłem. Na razie będę miał 5. To będzie miał kuźwa za daleko jeździć. Nie wiem, ja chcę. Chyba, że chcę teraz mieć to, jak chcę to. Tam decyduj się, Chiro, tam. Ja nie będę decyduj sam. Decydował. No, ja od razu sobie pół zepnę. Będę miał podorkę i chyba sobie nawet przejadę tam zaraz przez środek. A. Nie, że mam obrotowy, to sobie przy środek nie przejadę. Możesz grać tak jak zagonem, no. Jak wolisz. Mogę, ale... Mogę, ale nie chcę. Oszczędność tych lemieszyk. Dokładnie. Drogie to wszystko. Bo jeszcze w moim młotem, tym bardziej. A ty masz ażurowy, to tam z resora zrobić. No. Tam przyczepę czymś rozbierzesz i... Ma być. Najgorsza tu kapliczka jest, karwa, kawunia. Zaraz będzie kobitko przejadę i co będzie wtedy? I gdzie jest krzyż? Tak. Sentencja Polski. Krzyż, kurwa, fotoradar. Latarnia. I latarnia jeszcze, faktycznie, no. Bo to nie było, widziałem takiego mema chyba z tym. No i sandały, skarpetki, no i biedronka. Tak, sobie biedronka. Białe skarpetki. Ale biedronka też jest w Holandii, bo taki kumpel akurat jest teraz w Holandii, kawalerski ma tam, no nie? I widziałem, że ten, że biedronka też jest skądinąd w Holandii. Gdzie Polacy tam biedronka? A jak się nazywa biedronka? No biedronka normalnie, no nie? Karka wodna, trochę to pole się tak rozgałęzia, dobra, przyjadę tak. Zacząłem prosto, to nie będzie prosto. Kliny zrób na koniec. Tak, tak, na razie przez środek przejadę, bo muszę tak tu kurde poprawić sobie taki klin. Znaczy wiesz, pole się tak rozszerza na boki, no nie? A, no to tak czy jak na środku ci klin wyjdzie, nie? To lepiej go mieć na zewnątrz. No właśnie tak, tak to robię, no tak się stanę przynajmniej. Nie zawsze rozbrajali ludzie, jak wiesz, na usługę, nie? Pole tam z 6-7 klinów wychodziło. Mówię, żeby szybko zrobić, to pierw robi wszystko do prosto, na końcu kliny, nie? Hmm. A cisk. Dzikie, jak to się, jak to orasz i w ogóle, nie? Jedni no, się na tych polach bawią po 2-3 godziny, a mi to zeszło w półtorej. Wszystko zależy od pomysłu tak naprawdę. Nie, tak masz logiczne, rozmyślone, jak to zrobić, żeby było szybko, no to... No i czy przede wszystkim trzeba mieć jeszcze, kurde, pojęcie jakiekolwiek na ten temat. Dobra, skończyłem. Dobra, to ja sobie zaraz zabiorę tego mojego RCW żonemu odstawić. Tak. O, postaw go tam. I z boku. Ale mi skacze fędziur. O, tu przyczepy sobie. Mówisz? Ja mam, tam będzie małe przemeblowanie na gospodarce, więc zrobię miejsce. Może by klin nie wyszedł, tak zjadę to. Okej, tak zrównałem to. Nie stresujcie się, to nie było akurat zamierzone, że tak zrobić.
To obróciłeś pół w ziemi? Nie. Musiałem tak troszkę, wiesz, zrównać to polo, tak troszkę brzydko. Nie, to tam. I trochę wyjechałem poza ten kadr, powiedzmy. Nazwijmy to tak. No, z taką prędkością może do niedzieli zaoram to pole. Teraz pytanie, niedzieli realnej czy w grze? Realnej. To szybko ci zejdzie. Ja mam taką nadzieję, no nie? Że mi szybko zejdzie. No teraz będzie pisać do mnie, no nie wiem. Jeszcze własne brony. Co byś bronował własne? Tam gdzie nie miałem ścierni. Miałeś pole bez ścierni? Dwa. Dla... O ty! Dla owcami. A nie wiedziałem. Zabronuję sobie i pod ciebie będzie gotowy. Dobra, ja sobie zobaczę te pole właśnie. Tak. No! Pamiętałbym, że równo jak mordę strzelił. Czyli następny odcinek będę orał kuźwa cały czas. Gdzie są? A, te małe, zapomniałem, faktycznie. No. Geista sobie możesz wziąć już. Już właśnie zabieram właśnie, dlatego gdzieś tu podskoczyłem. Czekajcie, tak. Ktoś już mnie kiedyś na odcinku opieprzył, że jeżdżę u nas widłami do góry. Jeżdżę teraz do dołu z turem. Dobrze, czyli nie mam daleko do siebie, no nie? Przejechałem na drugi koniec mapy, kurde. To by dopiero było, kurde, przegięcie rury. Byłoby ciekawie. No jest taka mapa, gdzie jest 5 wiosek i wiesz, z jednej do drugiej się dostać, to w miarę ogarniętym szybkim modem. To ile to schodziło? 3-4 minuty jazdy. Na przykład. No to już jest hardcore. To już jest dla prawdziwych zapaleńców, wręcz bym powiedział. No fajne takie miasteczko, tylko że no, niestety wtedy jak ta mapa wyszła, to nie było pod to maszyn. Ja to od razu pod talerzówkę zapnę już. Case idzie pod talerzówkę. Dobra. No i co, kochani, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, pierwszy taki odcinek poglądowy, nasz poglądowy. No, przedstawiliśmy jak to co wygląda. No i zobaczcie, o, ten se tu bronuje, Pierun. Pierun se bronuje, no i niech se bronuje. A jak widzicie, ja tu oram i jeszcze raz oram, więc trochę mi to zajmie. No, na live czy no, czy możliwe, że na live będę to orał i możliwe, że będę kończył tutaj, tak więc kochani, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zostawcie łapki pozytywne, o, tu. Śledźcie live'y. I śledźcie live'y. Hitbox.tv, ukośnik Lufty Games. Dziękuję serdecznie, zapraszam. Cześć. No i cześć.